Dąbie, wieś położona w gminie Łuków, leżąca przy trasie Łuków-Stoczek Łukowski. Liczy sobie 925 mieszkańców. Na pozór spokojnie i sielsko, ale to tylko pozory. Sąsiad pana Andrzeja, Józef Pucyk, zmarł przed 4 laty. Był samotnym gospodarzem, nie miał żony ani dzieci. Pozostawił po sobie siedlisko z budynkami pełnymi zboża. Nie trzeba było długo czekać na nieproszonych gości. Od kilku lat zamieszkują tam szczury, które powiększają swoją populację. Mają idealne warunki do rozwoju. Gospodarza nie ma, więc nikt ich nie tępi. W stodole i w spichlerzu pokarmu mają pod dostatkiem. Tego jest mnóstwo, rozmnaża to się. No dosłownie chodzą piechotą. Tak jak widać tutaj, ściany poprzegryzane. Wcześniej, dopóki był gospodarz, tego nie było. Teraz na dzień dzisiejszy to się rozmnaża, nie ma gospodarza. I tak jak widać, to z dnia na dzień jest coraz więcej tego. Szczury stanowią dla człowieka zagrożenie. Są nośnikiem wielu chorób, z czego najgroźniejsza jest wścieklizna. Rozmnażają się błyskawicznie. Samica szczura płodność osiąga w 5 tygodniu życia. Jej ciąża trwa od 21 do 23 dni. Rodzi od 7 do 17 młodych i tuż po urodzeniu jest gotowa do kolejnego rozrodu. Samica w ciągu roku jest zdolna do wydania na świat średnio 200 młodych gryzoni. Szczury w Dąbiu wyrządzają wiele szkód sąsiadom opuszczonej posesji. Kurczęta żonie wybrały, małe. Wtedy nie pamiętam nawet, ale chyba koło 20. I oni na piechotę za przeproszeniem chodzą. Jeżeli wody nie ma opadów, to oni chodzą tutaj na bieżąco. Tutaj nie tylko są oni u mnie, bo po kolei 5-6 budynków w prawą stronę, w lewą stronę, wszędzie oni są. Tutaj u kolegi do kanału dosłownie tunele pokopały, woda mu podchodzi. Co folią miał wyłożone, wybetonowane. No tu jest problem bardzo duży. Względem tego tutaj kolega warsztat miał, ale no oni piechotą. Psa wygoniły mu od jedzenia, najpierw się szczury najadły, dopiero pies jadł. To on też może to potwierdzić. No tego jest bardzo dużo. I to naprawdę w wielkości kota już potrafią niektóre chodzić. Tylko że trzeba to naprawdę dopilnować. Oni rano przeważnie grasują. Gdy szczury usłyszą bądź wywęszą zbliżającego się człowieka, natychmiast uciekają. W sytuacji, gdzie nie ma drogi ucieczki, atakują człowieka. Rozwścieczone są w stanie doskoczyć nawet wysokości jego twarzy. Dotychczas nie zdarzyło się jeszcze, aby szczury zamieszkałe w opuszczonej posesji zaatakowały człowieka. Ale z biegiem czasu nie jest to wykluczone. Mieszkańcy boją się o swoje bezpieczeństwo. W tej sprawie interweniowali do lokalnych przedstawicieli władzy. Krzysztof Fornal, radny Rady Powiatu, poruszył temat na jednej z sesji, podczas której omawiana była sytuacja sanitarna powiatu. W odpowiedzi uzyskał informację, że odpowiedzialność za rozwiązanie problemu ponosi gospodarz. Ja ten problem znam od jakiegoś czasu i ten problem, gdy była omawiana w powiecie na sesji Rady Powiatu, sytuacja sanitarna powiatu i bezpieczeństwo sanitarne powiatu, to ten problem konkretnie poruszyłem, wymieniając jakie są jego aspekty. I wówczas od władz sanitarnych naszego powiatu uzyskałem taką odpowiedź, że odpowiedzialność za rozwiązanie problemu ponosi gospodarz. Kilka dni po śmierci gospodarza, którym za życia nikt z rodziny się nie interesował, gmina Łuków wystąpiła do sądu o przyznanie prawa do majątku zmarłego. Sąd pierwszej instancji przyznał gminie prawo do spadku z racji tego, że zmarły nie miał bliskich, którym można było majątek przekazać. Wówczas gmina podjęła działania w kierunku wytępienia szczurów, lecz przy takiej ilości gryzoni zakupiona trutka okazała się nieskuteczna. Działania gminy zostały przerwane, gdyż po jakimś czasie zgłosili się potencjalni spadkobiercy, którzy chcieli spadek przejąć. Złożyli więc odwołanie do Sądu Okręgowego w Lublinie, który uchylił decyzję Sądu Rejonowego w Łukowie. Sprawa nabrała innego biegu. Wraz z biegiem postępowania sądowego ujawnili się kolejni spadkobiercy. Aktualnie 33 osoby roszczą sobie prawo do spadku. Postępowanie trwa i nie wiadomo jak i co najważniejsze, kiedy się skończy. O zajęcie stanowiska w tej sprawie poprosiliśmy wójta gminy Łuków, Mariusza Osiaka. Na dzień dzisiejszy jest taka sytuacja, że stan prawny tej nieruchomości jest nieuregulowany, postępowanie sądowe toczy się, my pozbawieni postanowieniem sądu prawa własności nie mamy podstaw formalnych do tego, ażeby w tą nieruchomość inwestować, no bo teoretycznie w przypadku nieuregulowanych stanów prawnych można by wysnuć taki wniosek, że wszędzie, gdzie jest nieuregulowany stan prawny, to gmina powinna zajmować się tymi posesjami. Także reasumując, na dzień dzisiejszy nie mamy podstaw do tego, ażeby dalej
dalej prowadzić tą akcję deratyzacyjną, żeby pieniądze publiczne wykładać w coś, co nie jest naszą własnością. Bo mogą pojawić się takie komentarze czy zarzuty ze strony innych mieszkańców, że pieniądze ich, naszych mieszkańców, podatników, są wydawane na cele niegminne, na coś, co nie jest naszą własnością. Sytuacja jest patowa. Postępowanie może ciągnąć się latami, a szczury nadal będą zamieszkiwać opuszczoną posesję i powiększać swoją populację. Sprawę będziemy na bieżąco monitorować i na pewno do niej wrócimy.